Cześć, z tej strony Maciej Borowiak z firmy Breva, a to jest seria Prosto z dachu, w której odpowiemy na faki, czyli najczęściej zadawane pytania. A dzisiaj naszym pierwszym gościem jest Maciej Piliński, książę Fronius, człowiek, który z tej branży dłużej niż ta branża funkcjonuje. Tak więc polubcie, subskrybujcie i zaczynamy! Bardzo często Państwo się pytacie, gdy my przygotowujemy dla Państwa kalkulacje, dlaczego, skoro mam w panelach fotowoltaicznych 10 kW, dlaczego inwerter ma tylko 8? Czyli jest instalacja w stosunku do inwertera przewymiarowana. Czyli pytanie brzmi, jak dobierać moc falownika do łącznej mocy paneli fotowoltaicznych i co to jest stosunek mocy. Załatwmy ten problem raz na zawsze. Super. Zacznijmy od definicji, co to jest ten stosunek mocy. Jest to wartość mocy, którą osiągamy z naszych modułów fotowoltaicznych, wyrażoną w tych watopikach. Czyli jeżeli będziemy mieli na przykład 20 modułów o mocy nominalnej 300 watopików, czyli 6000 watopików, do mocy nominalnej wyjściowej falownika, czyli tej, którą falownik jest w stanie oddać do naszej sieci energetycznej w budynku. I tutaj najczęściej, jeżeli mówimy o falowniku 5-kilowatowym, na przykład Symo 503M, no to mówimy o mocy 5 kW. Jeżeli podzielimy sobie te dwie wartości, czyli podzielimy 6000 watopików przez 5000 watów po stronie AC, uzyskujemy 120%, czyli mówimy, że stosunek mocy wynosi 120%. Zgodnie z tym, co Ty powiedziałeś przed chwilą, mówimy w takim wypadku, że falownik jest przewymiarowany, czyli po stronie DC ma więcej modułów, większą moc niż wynosi jego moc nominalna. Dlaczego tak? I co trzeba... Znaczy, można sobie jeszcze wyobrazić, że stosunek mocy mógłby wynosić 100%, czyli wtedy dobieramy 1 do 1, mamy moc modułów równą mocy nominalnej falownika i można sobie również wyobrazić, że moc modułów jest mniejsza niż moc falownika, czyli wtedy stosunek mocy będzie wynosił mniej niż 100%. I tak naprawdę wszystkie te konfiguracje są prawidłowe w pewnym określonym zakresie, czyli przyjmuje się, że tutaj w Polsce ten stosunek mocy powinien wynosić między 80 a 120%. Czyli może być falownik niedowymiarowany. Bardzo często inwestorzy pytają o to, czy w przyszłości będą mogli sobie rozbudować swoją instalację fotowoltaiczną. Więc warto na przykład również rozważyć wtedy taki wariant, gdzie falownik jest większy. Niż to, co mamy na dachu w tej chwili, niż moc modułu. Ja wtedy klientów zachęcam do tego, że bo bardzo często klienci chcą dołożyć 2-4 panele po roku, że jeżeli planują taką, wiedzą, że będzie taka sytuacja, że warto tak zrobić, ale żeby nie odkładać tego, że za 10 lat, prawda? Nie mówiąc już o tym, że po roku tych samych modułów może już się nie dać kupić, tak? Raczej myślę o takich sytuacjach, gdzie mamy, nie wiem, 6 kilo i ktoś chce jeszcze dołożyć 4 kilo, bo 4 moduły w dzisiejszych czasach to nie jest aż tak duży koszt, prawda? A zabawy przy dokładaniu tych 4 modułów jest naprawdę sporo. To co, inna rzecz, jeżeli chcemy dokładać moduły, tak, no tutaj mamy moduły chyba mocy 280 W, dzisiaj standard, czyli rok, 2 lata później, bo tam to jest około 330, tak, czyli jakbyśmy dzisiaj dołożyli moduły do tradycyjnego falownika, to i tak będą pracowały te 330 z mocą. Jak najsłabszych, więc... Wracamy do tych 120%. Dlaczego tak najczęściej i wybiera się właśnie taki stopień przewymiarowania, kiedy moc modułów większa niż moc falownika? Wynika to z wielu elementów. Pierwszy element jest taki, że moduły fotowoltaiczne tracą swoją wydajność, moc wraz z upływem czasu. Jest to proces, który postępuje około 1 do 1% w ciągu roku.
Czyli po 10 latach można przyjąć, że nasz moduł fotowoltaiczny 300-watowy nie będzie miał już 300 watów, będzie miał około 270. Jest to proces jak najbardziej naturalny, wszystkie moduły tak mają. Więc już chociażby z tego powodu proszę pamiętać, że nasza instalacja fotowoltaiczna za 10 lat już nie będzie przewymiarowana w tym stosunku 120%, tylko mniejszym. Drugi ważny powód to taki, że moduły fotowoltaiczne bardzo rzadko pracują ze swoją mocą nominalną. Musimy mieć warunki zarówno jeśli chodzi o natężenie promieniowania, jak i temperaturę modułu zbliżoną do tak zwanych standardowych warunków badania, czyli STC, czyli 1000 watów na metr kwadratowy i 25 stopni Celsjusza. Podawane to jest na karcie katalogowej. To jest ten STC moduł. Dokładnie, są podawane na karcie katalogowej modułu. Te warunki w rzeczywistości rzadko kiedy się zdarzają łącznie, tak? Czyli możemy mieć ostre słońce, takie jak dzisiaj, ale również wysoką temperaturę. Wtedy taką jak wczoraj, 40 stopni na dachu więcej. Co najmniej. 30 plus 30 stopni powyżej tego, co mamy w przypadku temperatury otoczenia. Wtedy pracują z mniejszą wydajnością. W związku z tym pracują na przykład na 75-80% swojej mocy nominalnej, więc też wtedy falownik pracuje w idealnych warunkach, jest lepiej dociążony. Ten przewymiarowany o 120%. A w przypadku instalacji fotowoltaicznych falowniki najlepiej sprawdzają się w zakresie mocy od mniej więcej powiedzmy 15 do 100% swojej mocy nominalnej. Czyli im lepiej dociążony falownik, tym sprawniej będzie działał z wyższą sprawnością. Chociaż tak jak, bo to będziemy pokazywali na wykresach, które przygotowaliście na waszym forum. Na chwilę obecną, porównując te same falowniki przy tym samym założeniach, straty na uzyskach nie są duże, jeżeli trochę przewymiarujemy lub niedowymiarujemy falownik. Bardzo dziękuję, że o tym wspomniałeś. Jeżeli mówimy o stratach mocy, musimy, czy energii tak naprawdę, tak, uzysków w ciągu roku, no właśnie, musimy brać pod uwagę nie to, że danego dnia stracimy nawet kilka kilowatogodzin, ale musimy patrzeć na to w ujęciu rocznym, czyli jednego dnia słonecznego stracimy kilka kilowatogodzin, ale dzięki temu, że ten falownik pracuje sprawniej, pracuje właśnie w tych wyższych zakresach mocy, będziemy mieli w ujęciu całorocznym, będziemy mieli albo bardzo porównywalne uzyski, albo te straty będą dosłownie na poziomie 0,5%. I można to odczytać z tabelki, którą przygotowaliśmy. Czyli tak na dobrą sprawę to przewymiarowanie ma na celu, jeżeli dobrze to rozumiem, pewne uśrednienie pewnych warunków i dostosowanie się do tego, że właśnie warunki atmosferyczne są różne, panele nie pracują z pełną wydajnością, panele ulegają degradacji, bo to mówimy o instalacji na 25 lat, więc trzeba podjąć taką optymalną decyzję, ale decyzja o tym, że będzie falownik mniejszy czy większy, ja mówię o zdroworozsądkowym, nie jest też złą decyzją, tak? Po prostu szukamy jakiegoś optimum, tak? Szukamy optimum, a jak zawsze za wszystkim też stoją i finanse. Zawsze większy falownik będzie kosztował więcej. To tak jak z budową domu, tak? Możemy sobie dołożyć jeden pokój więcej, co będzie też dobrą decyzją, ale musimy za to zapłacić. A za jak wyjdą dzieci, to ten pokój będzie pusty, tak? Mam nadzieję, że temat wyjaśniliśmy. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to oczywiście zapraszamy do komentowania. Bo to naprawdę bardzo często powtarzający się wątek.